Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie na CSGO Skinsie, zaczynamy od batelki na nasze oczywiście ulubione skrzyneczki procentowe, 4% Crimson Web. Zobaczymy, czy pójdzie nam lepiej niż ostatnio, bo tak ostatnio coś te skrzynki tak średnio, no ale tutaj no pokazuje jednak te skrzyniarze dalej potrafi tutaj sypnąć nożykiem dla wuja. Przypominam oczywiście o kalendarzyku, mam nadzieję, że już wybrałeś sobie swój numerek w komentarzu. Oczywiście przypominam, że jak chcesz oczywiście wygrać skina z kalendarza, no to musisz oczywiście stać suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, no oczywiście komentarzyk, napisać z numerkiem, dołączyć na Discorda, bo to też jest ważne i to też sprawdza. Więc dołącz na Discorda oczywiście, jak nie jesteś. Już tylko do Kroxy na CSGO Skins, jak jesteś pełnoletni, doładuj sobie tutaj konto, wpisujesz kod Kroxy przez Vikes i masz oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, 2,50 dla nowych użytkowników, albo wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu. No ale kodu warto użyć za każdym razem, jak konto chcesz sobie doładować, nie? A na CSGO Skinsie, no, sowicie, jeśli chodzi generalnie o dostępnych skinów i tak dalej, no możecie zobaczyć na samym na przykład tutaj Exchangerze, ile tam skinów jest na stanie. No ale zobaczmy, czy tutaj jeszcze jakiś nóżyk wpłatnie dla Wojana nie ma. Ale okej, no też nie ma tragedii, tak? Mamy 2800, więc to jest jak najbardziej batelka na plus. No zobaczcie, jakie są skiny trafione ostatnio. No, też bym chciał coś takiego trafić, też bym bardzo chciał coś takiego trafić, na przykład takiego Emeralda. To jest chyba w ogóle z tej skrzynki, coś mi się tak wydaje. Więc już chyba ktoś go trafił, więc może i mi się uda kiedyś, mam taką nadzieję. Otwórzmy sobie na szybkim trybie z kilka razy tą skrzynkę za 150 zł. No jest golden coin, więc bardzo ładnie tutaj na plus udało nam się wyjść ze skrzynki eventowej. Elegant, skrzynka przeceniona, więc otworzymy sobie 180 zł. Skiny, spoko, jak najbardziej. Kosa do trafienia, nawet dwie rękawiczki. Prince Stream, który chciałem powiedzieć, że nam wypada, ale jednak MK Mecha Industries trochę mnie tu zbejtowała. Ten USP chyba też coś kosztuje ze stówkę. No, no i o to chodzi, stary. No generalnie póki co ta skrzynka no, sympatyczna się wydaje. Wydaje się naprawdę sympatyczna. 75 zł. Otwarcie, próbujemy kolejne. No będzie ten redline? Będzie. Okej, znaczy na pewno by było to, czy tam dalej jest otwarcie znowu na plus. No teraz z tym Famasem i AK Slate. Może być ciężko, 76 zł. No właśnie. Tam na 4600. Otwórzmy kilka razy 50-50 AWP. 300 zł wydajemy. No dwa redliny, albo redline i hiperbestie. Skrzynka jest na plus, więc zobaczmy. No jest to plus. No ale tutaj dwa redliny, ewentualnie trzy. Jak najbardziej byłoby to otwarcie, które bardziej by mnie satysfakcjonowało. No tutaj niestety trzy otwarcia bez żadnych tutaj AWP. Jest redline. Może jakiś tutaj trzy razy AWP redline, nic bym podpuszczał czy coś, no ale fajnie by było. No póki co maksymalnie tutaj ta AWP jeden raz no, wylatuje. 200 zł. No dobra, chyba dzisiaj to nie jest dzień skrzynki tutaj 50 na 50. Dlatego nie wiem, spróbujmy może teraz. Zastanawiam się, czy próbować dalej puszować te Crimsonowy, czy nie. No dobra. Zaufajmy, uznajmy, że to jest to otwarcie, tak? W sensie, to jest ten battle, tak? Tak mi się wydaje. Coś czuję, kurczę, że to jest ten battle, który przyniesie nam, no tak z dwa noże. Tak czuję to w kościach. Zobaczmy, czy mam rację. Pierwsze otwarcie, klasyk. Klasyk, znaczy no, klasyk. Tutaj knife by, fajnie by było, jakby wyleciał, tak? Ten nóż klasyczny. No póki co to klasyk zaczęcie bez niestety żadnego noża przez 3 otwarcia. Próbujemy dalej. To jeszcze nic nie znaczy, tak? Jeszcze tutaj 10 skrzynek przed nami. No ale powolutku tutaj szansa na trafienie tego noża topnieje. Więc no trzeba tutaj mieć też najgorszy scenariusz z tyłu głowy, że to się skończy znowu niestety zerem. Znaczy może nawet nie zerem. Co jeszcze przegraną battlą, no ale póki co na to się nie zanosi. No jednak tutaj skrzynka pokazuje, że jeszcze potrafi. No ale ostatnio ta skrzynka potrafi mi po 2-3 noże dawać, nie? Na
no też taką bitwę właśnie za 1500 zł, więc no tutaj kurczę. No niby jest dobrze, bo jest to 1000 zł dalej na plus z takiej jednej bitwy. No ale patrząc po tym, jak ostatnio tutaj leciało, no to jednak czegoś więcej oczekuję, no dobra. Powiem, że no jednak tutaj zrobiło to na mnie wrażenie. Ostatnia skrzynia, no jemu też mogłoby teraz sypnąć, żeby więcej tutaj do mojej kiermany wpadło. Ale no kurde, no 5000 stary, no jestem w szoku, że ta skrzynka jeszcze tak oddać potrafi. No jak oddało nam tak bardzo, no to ametyści chyba musi wlecieć za tysiaka, co? Ja wierzę, że w końcu uda mi się coś trafić takiego, wiesz, co zrobi na mnie takie wrażenie, że będę w szoku. 1500 zł, no nie ma tragedii. Nie ma tragedii, no ale... Oj, no teraz niestety tragedia się wydarzyła, 230 zł. Tek, no znowu tek, kolejne otwarcie, no. Robi się niesympatycznie. Coś tu się zepsuło. Ostatnie otwarcie. No nie, no ej. Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Dobra. To będzie głupota. Ale spróbujmy. Nie! Co ty gadasz? Uuuu! Talon Fate! Dzień dobry! Dzień dobry! Ja nie mogę, no i ryzyko się w końcu stale opłaciło. 7500 zł, sam ten jeden nożyk kosztuje. A tutaj jeszcze patrzę, jaki falchionik sympatyczny. No tak mówiłem, że nic trafić dobrego nie mogę. No i patrz, co tu się stało. No o to chodziło. O to chodziło, właśnie o to. 1000 zł teraz na dwie skrzynki. Luxurious, no jakby jeszcze tu oddało, to by w ogóle było psie sympatycznie. No ale niestety tak się nie dzieje. Otwarcie, 1000 zł, jeszcze raz, no dwa razy Golden Koi, to chyba aż taka tragedia nie będzie. Czyli dalej to będzie minus, no właśnie, zwraca nam się jedna skrzynka zaledwie. No, zobaczmy jeszcze raz. No, not like that, bro. No dobra, no to żeby tutaj jeszcze w niepewności widza utrzymać, czy na pewno ta batla, w sensie, czy na pewno ten odcinek skończy się z profitem. No to zrobimy taką, no, sympatyczną. Zostaje nam 5000 wtedy na next video, więc zróbmy to. Bitwa na 4120 zł. Wrzucamy randomowego bota i lecimy. Procentóweczki, no tylko, że tym razem 4% na M9 Slaughter. Jej chyba... Nie wiem, czy nie udało mi się jej zdobyć, ale chyba nie udało mi się wygrać bitwy, jak tą skrzynkę tutaj wrzucałem, coś mi się wydaje. Pamiętam właśnie, że chyba mój przeciwnik na którymś z ostatnich minut właśnie tą M9 trafił i ja jej nie trafiłem wtedy i dostałem na dziurę, więc chyba tak to było. No ale zobaczmy, 4 skrzynki do końca, żadnej M9 tutaj nie widać póki co. No będzie trzeba liczyć na tamte skrzynki, no ale tamte skrzynki zaledwie 2000 kosztują, nie? 2120 to nam zabrały te procentówki, więc... No kurczę, póki co ten biznes taki... No średnio bym powiedział, tak? No ale zobacz, ostatnie otwarcie może nas tu uratuje. Niestety nie, no to trzeba liczyć na skrzynki Luxurious, tak? Dwie sztuki, pierwsze otwarcie. No tak, umiesz liczyć, licz na siebie. Zobaczmy drugi. Okej! No, jak tutaj sypnie? Dzięki za oglądanie. Albo wiesz co w sumie. No, dobra, niech ci będzie. To dwóch razy sztuka. Ale jak już robimy za wszystko, stary, to zróbmy potężnie to, tak? Zróbmy tą battle potężną. 4000, no. Ale odrzucamy tak i wrzucamy, żeby to było wszystko po kolei. Bardzo Luxurious. No i ametyst. Czekaj, coś mi tu... Coś mi tu nie gra. Aha, bo na... dobra, to nowy moment, jestem debilem po prostu. 14 skrzynek. 14 skrzynek, stary. 14 skrzynek. Ale tam chyba i tak coś się na końcu jeszcze... Coś odwaliłem, że jeszcze na końcu została jedna skrzynka. No zobaczmy teraz. Czy to będzie ten battle? Jeśli stracę wszystko, stary, z
i stracę 10 tysięcy, które wygrałem na tym filmie. To będę na siebie tak... Trzymajcie kciuki, po prostu trzymajcie kciuki za wuja w tym momencie. I tak to jest dobrze, że to nie jest jakiś minimalware. Tylko jest to nóż za 4 koła, których jest jeszcze do nadrobienia, bo zostały 4 skrzynki teraz i jedna na koniec. Proszę. CSGO skins, no jak mi tak dzisiaj dawałeś? To weź tu jeszcze jedno takie, jeden taki złoty strzał, no proszę! No proszę! Last chance! No daj dla wuja, daj dla wuja! Okej. Okay. A to jest 500 zł, stary. Ametyst musi się tak postarać. Ametyst musi się tak postarać, jak nigdy się nie postarał. Tu musi jakiś rubi polecieć. Widzimy się jutro. Chodzi Croxy. 10% więcej, 2,50 dla użytkowników. Siemano.